Siemaczko, cześć, witajcie z tej strony Xero i witam was po dłuższej przerwie na moim kanale. I na samym początku mam do was prośbę, abyście zostawili łapkę w górę oraz komentarz, abym po prostu miał tutaj jakiś start po tej dłuższej przerwie. No i dzisiaj zajmiemy się ważną sprawą, ponieważ jeden z największych serwerów w polskim Minecrafcie może upaść i sobie troszeczkę porozmawiamy, więc miłego oglądania. No i dobra, słuchajcie, Sajek ogólnie wrzucił filmik, że jest to już koniec serwera dragon-survival.eu. Tak, z jednej strony Alfa, także też naciskam na ten serwer, pozdrawiam Alfę, ale dobra, tutaj nie o tym mowa. Jak sami wiecie, serwer Dragon już istnieje od wielu lat i ma się naprawdę bardzo dobrze. Jest to serwer bardzo łatwy, stworzony raczej dla tych młodszych osób, lecz jest to serwer, na którym jednak edycje trwają o wiele dłużej. No i w tym momencie serwer ten jest zagrożony ze względu na to, że Sajek wrzucił filmik, w którym was poinformował, że były tutaj różne spiny w administracji między Kolorkiem a Sajkiem. Mianowicie, że Kolorek już nie chciał programować dla Dragona i jest to niby powód zamknięcia serwera dragon-survival.eu. Moim zdaniem, no szczerze, nie wydaje mi się, że taki serwer zostanie zamknięty. Moim zdaniem ten serwer nie zostanie zamknięty ze względu na to, że był on prowadzony przez tyle lat. Nie dość, że przynosił oczywiście bardzo, ale to bardzo duże zaszczyki gotówki. Oczywiście edycje były bardzo często, edycje co najważniejsze były długie i ten serwer w jakimś stopniu utrzymywał to community Minecrafta. Jeśli ten serwer miałby nagle tak zniknąć, szczerze wydaje mi się, że aktywność ludzi grających w Minecrafta wynosiłaby o wiele mniej procent, ponieważ jak sami wiecie, takich serwerów typu Craftco, które rzeczywiście reaktywują to community na jakiś czas, jest naprawdę bardzo mało i te serwery, które trwają dłużej, praktycznie nie istnieją, a Dragon właśnie jest takim serwerem, na którym edycja trwa właśnie troszeczkę dłużej. No i przejdźmy do sedna. Moim zdaniem jest to albo promocja Dragona jakiejś nowej kozackiej edycji, na której będzie wiele zmian, chociaż wiem, że na trailerach jest co edycji zawsze napisane wiele zmian itp. itd. Ale być może właśnie na Dragonie, nie wiem, planują zwiększyć sloty do 2000 i zrobić takie rzeczy. Albo oczywiście jest to jakaś inna promocja czegoś innego, ponieważ nie sądzę, że Kolorek jest jedynym technikiem, który może programować dla Sajka i nie sądzę, że Sajek by wrzucał filmik, w którym będzie po prostu mówił, że to koniec, no bo nie mam technika. Oczywiście techników, którzy potrafią pisać różne pluginy, oczywiście w Javie, czy także w HTML-u, PHP strony, no jest oczywiście multum, więc nie sądzę, że to jest prawdziwy powód tego, że Dragon niestety się kończy. Być może jest to inny powód, a być może to jest promocja, więc nie sądzę, że taki duży serwer powinien skończyć swoją działalność przez to, że Sajek nie może się dogadać z Kolorkiem i Kolorek nie chce programować. Moim zdaniem to się nie skończy, zobaczymy wszystko na dniach, jak to się skończy. Też będę mógł nagrać dla was drugi filmik. No i teraz może troszeczkę o mojej sprawie, o moim kanale. Planuję zrobić nową serię dla widzów, oczywiście, którzy mogliby sobie pooglądać i posłuchać m.in. innych youtuberów, którzy są na pewno ciekawymi personami, więc myślę, że takie coś wam się spodoba, więcej wam nie zdradzę, ale jeśli to oglądacie w tym momencie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, ponieważ mój kanał tak będzie się powoli reaktywował i zobaczymy, jak to wszystko zadziała, czy YouTube oczywiście nie zepsuje mi totalnie aktywności, więc co, dzięki za oglądanie, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!